Dzień dobry. Dzień ósmy. 8:46. Wciąż jestem na kwaterze. No widzicie, co się dzieje, no. Leje, grzmi. Co zrobić? Do tego kolano spuchnięte. Nie wiem, jak to będzie dzisiaj. Plan zakłada dojście do Rytra. To jest 28-29 km. Niby niedużo, ale po takim deszczu szlak będzie mało przyjemnym miejscem. Do tego spuchnięte, bolące kolano. No zobaczymy. Na razie trzeba poczekać. Nie ma co się spalać. Taki płotek ma pan Grzegorz przed swoim domkiem, klimatyczny. Cały domek jest w takim stylu retro z mocnymi akcentami PRL-owskimi. No a tu co? Dalej leje. Już po 9:00. Próbujemy z Marcinem wyjść z Kościenka, ale jakoś nie idzie. Nic, 5 minut musimy poczekać przed tą największą nawałnicą i będziemy przekraczać Dunajec. No. Trzymajcie kciuki, żebyśmy dzisiaj nie spłynęli z tego szlaku, bo dzień się szykuje długi. Najpierw ostre podejście pod Dzwonkówkę, potem przechyba, na szczęście będzie schronisko, gdzie będzie można się ogrzać i coś zjeść. Potem Radziejowa, najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego z wieżą widokową, z której dzisiaj raczej tutaj niewiele dzisiaj zobaczymy. No i później ostre zejście w dół do Rytra. 1200 w górę, około 1200 w dół, więc kolanka dostaną w dupę. Buty będą mokre, stópki też będą płakały. A takie życie na szlaku. Trzymajcie kciuki. Dziewiąta 40. Oj, tak późno jeszcze nie wychodziłem. Ale co? Powoli do przodu. Marcin zielnie drepta. Dunaj jest ogromny i brudny. Wiemy, że nas zleje za chwilę. Teraz jest okienko pogodowe bez deszczu, a za chwilę ma przejść kolejna taka masa. No ale nie możemy czekać jeszcze godziny kolejnej w miejscu, no bo nie dojdziemy przed zmrokiem. Także trudno, musimy iść. Najwyżej się będziemy chować gdzieś przed deszczem, pod jakimś drzewem. No i do góry. No grzmi, cały czas grzmi. Marcin daje. Woda płynie szlakiem. O, proszę. Właśnie Marcin melduje, że przekroczyliśmy 200. odcinek szlaku. W ładnym miejscu. Z widokiem na Pieminki, proszę bardzo. Gratuluję panu. Gratuluję. Ja również panu gratuluję, panie Piotrze. No. I co? A, pędzimy do góry. Korzystamy z faktu, że nie pada.
jeszcze i można iść bez peleryny. No. Dobra. Idziemy. Dzień dobry. Którędy na przechybę? Halo? Którędy? Ech. Czemu pani nie współpracuje? I znowu mamy trochę Tolkiena. Błoto do obchodzenia. Ech. Jest 10:30. No, jeszcze pół godziny, może godzina takiego deszczu i powinno być już okej. Zobaczymy. No słabe te warunki dzisiaj, słabe. No ale przynajmniej mam cały czas zimny okład na kolano. Trzeba szukać pozytywów. Trzeba szukać. No i tak jest. Ech. 11:15. Przestało padać. Wyszło słonko. A, za nami 6 km. No. Cały mokry jestem. Pod tą peleryną. No, co wam będę mówił. Tak źle i tak niedobrze. W butach lupię. Byle do schroniska. Tam będzie przerwa. Suszenie. No też nie możemy tam za długo siedzieć, bo trzeba dojść przed zmrokiem do Wytra. Dobra. Dzwonkówkę, schodzimy na przełęcz Przysłop, a taki przysiółek zamieszkały przez ludzi, dość wysoko, a tam z tyłu, nie wiem czy to widać, wyłania się za chmur przekaźnik na przechybie, a już niedaleko, będzie dobrze. Tak sielsko-anielsko, a z tyłu wysoka, najwyższy szczyt Pienin. Robimy tu na przełęczy chwilę przerwy, trzeba się wysuszyć, zjeść batona przed podejściem na przechybę. No, już powinno być ładnie dzisiaj, do końca dnia. Może buty nawet wyschną w trakcie drogi. Będzie dobrze. Paska trzyma, nie jest źle. Proszę. Tak się suszy pelerynę. Thank you.
Najpierw deszcz, potem kolano, a teraz kłody pod nogi. A, jak żyć? No i tyle, jeśli chodzi o słońce. Przekaźnik na przykiebie. No już niedaleko. Niedaleko, ale wieje, jest zimno, jestem cały mokry. Ech. Widoku nie ma. Smuteczek. No, jesteśmy prawie na przechybie. Się biega. No. Już od wczoraj mijamy cały dzień jakieś wstążki, oznaczenia, bieg siedmiu wież, gorce ultra trail i różne takie tam. I tutaj też. Ale dobrze, niech biegają. Byleby tylko szlaków nie rozdeptywali i błota nie robili. No. A tu proszę. Przekaźnik w chmurach. Miało być słońce na przechybie. Miało być suszenie butów. Miała być sielanka. A tu nie. Szlak nas dzisiaj nie lubi. No, takie dni też muszą być. No ale zaraz jemy. W syronisku. Mam nadzieję, że będzie ciepło. No i dotarliśmy na przechybę. No, że jakąś chwilę temu. Rozsiedliśmy się, zjedliśmy sobie pomidorówkę. No, taka sobie. Trochę się podsuszyliśmy. I co? Jest godzina 14:20. Późno strasznie. Trzeba się zbierać, bo stąd jeszcze jest 16 km do Rytra. Czyli pewnie z 5 godzin marszu. Z 5 godzin marszu z tym kolanem. O, zobaczymy, jak to będzie. Tutaj jest taki mały tarasik widokowy z ławeczką, z którego normalnie pięknie widać Tatry. Ale to nie dzisiaj. Zdecydowanie nie dzisiaj. Dobra. A, zmieniłem wkładki w butach. Uniosłem ze sobą drugie. Zobaczymy, czy to była dobra decyzja, czy zła. Zobaczymy. Najwyżej zmienię je z powrotem na radziejowej. Dobra, lecimy. Idziemy w kierunku radziejowej. No, tu jest obszar takiego wielkiego wiatrołomu. Są powywracane drzewa, przez co jest piękny widok. No, dzisiaj jest jak jest, ale no, proszę, tam jest chyba pieninki. Proszę bardzo. O. A tam, proszę. Tam z tyłu jest radziejowa. Cała w chmurach, niestety. No cóż.
No jesteśmy na Radziejowej. Jest 15:45. I a jeszcze kawałek na dół. Proszę, zobaczcie sobie, jest tutaj wieża. O, taka ładna. Jest checkpoint biegu górskiego. Jest pieczątka. O, jest taki pomnik. No, odpoczniemy chwilę. Wejdę na wieżę, żeby wam pokazać to, czego nie widać. I będziemy spadać. No i takie widoki są z wieży. Tam widać przekaźnik na przechybie. Tam z tyłu, nie wiem, powiem szczerze, tak to jest rozmyte. Tam turbacz powinien być widoczny. No niestety warunki są jakie są. Pasmo Jaworzyny, które będziemy zmierzać jutro, jest za chmurami. Jest za chmurami, a tu na południe powinno być pięknie widać Tatry. A w tym momencie jedyne co widać to są chyba trzy korony. No nawet nie chyba, tylko na pewno to są trzy korony. No i tak to jest tutaj. Schodzimy z Radziejowej i teraz jedno z najgorszych zejść na całym szlaku, przynajmniej dotychczas. Nie wiem, jak wyglądają te osławione zejścia z Koziego Żebra w Beskidzie Niskim. No, dojdziemy, zobaczymy. Ale zejście z Radziejowej czerwonym szlakiem od strony wschodniej jest bardzo strome. Jest bardzo strome, na szczęście nie jest zbyt długie. Ale momentami wygląda jak zejście na przykład z Lackowej. Ściana płaczu. No, dzisiaj będą płakać i moje kolana na tym zejściu. No trudno. Znowu świeci słońce. Wszystko paruje. Jest po tych deszczach. Teraz jest sauna. O, no cóż. Najgorsze zejście za mną. Zaraz będę na przełęczy między rogaczami. A później już droga prosta do Rytra. Dotarłem na Niemcową. Taka ładna polana. Niewidokowa, ale bardzo przyjemna. 1001 metr nad poziomem morza. Proszę bardzo. No, do Rytra mi zostało jeszcze 2 godziny. 2 godziny. A jest 17:14. Więc pewnie będę 19:30. Tu sobie chwilkę odpocznę. Coś zjem. No, i tak powolutku do celu dzisiejszego dnia. Z Niemcowej widać pasmo Jaworzyny. Czyli druga część Beskidu Sądeckiego, w której będę no jutro. Jutro, mam nadzieję. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Co powie moje kolano wieczorem. Właśnie mijam tablicę pamiątkową ufundowaną przez mieszkańców Piwnicznej z upamiętniającą szkołę. Tutaj koło Niemcowej, między Niemcową a Kordowcem, gdzie uczyli się dzieci i
Później Maria Kownacka napisała o tym książkę Szkoła nad obłokami. No, oni mieli tutaj lekko w tej szkole. No, a tutaj są takie ruiny. Jedne, wyżej drugie. No, nie wiem, czy to są ruiny tego budynku akurat, czy jakiś budynków towarzyszących. No, tak. Właśnie mi pan powiedział, że zgubił mu się jeden baran. I że jakbyśmy spotkali barana, to mamy go kijkami zagnać po dupie, go tam obłożyć kijkami i zagnać do góry. Oj. No. Docieram do Rytra. Godzina 19. O, według mapy 28 z kawałkiem, według zegarka prawie 33 km. Długi dzień. No, taki dzień próby trochę. Cały marsz z tym kolanem, takim nie do końca w odpowiedniej formie, spuchniętym. Deszcz z rana, mokre buty przez połowę dnia. No, dziś nie było lekko. Ale jutro pewnie będzie lepiej. No, musi być lepiej jutro. No, zobaczymy jak będzie. Dotrę na kwaterkę, oglądnę kolano, zobaczę jak to wygląda i podejmę decyzję. No, w planie jutro jest dojście do Krynicy, czyli kolejne tam około 30 km. Tak by wypadało, po drodze nic takiego nie ma, jest hala Łabowska, która jest w połowie drogi, więc tak. Potem Jaworzyna, Krynicka, no to już praktycznie Krynica. Więc trzeba będzie te trzy dychy to też zrobić. Co więcej? No tak. Poza tym kolanem to całkiem okej. Okay. Mięśnie nie bolą. Kondycja jest. Trzeba się nawodnić i popatrzeć na mapę, jak to jutro dzień będzie wyglądał. Czyli wieczór jak codziennie tak naprawdę. Dobra. Do jutra. Trzymajcie się.